Siema, ja z balkonu jak papież. Witam serdecznie na kolejnej edycji wspaniałej wycieczki rodzinnej, rodzinno-turystyczno-pracowitej. Zamierzam spać tym razem przynajmniej 6 godzin łącznie. 35 kg medycznej marihuany wiozę tutaj ze sobą. Witam serdecznie. Wziąłem pierdolonych słuchawek. Ja pierdolę. Siema, dziękuję bardzo. Układałem całą. Ciepło, ciepło, jak słońce zaświeci. Cześć, cześć Franek. O, na nim. Cześć Franek. Tego Maćka wyjebać, kurwa. Pierdolony chodzi z tą kamerą i kurwa na skręcie. Nie pasuje do nas. Nie, no chyba nie. Mówiłem co robię, że go nie chcecie. Ja tam go lubię. Moje trzy oczekiwania wobec tegorocznego hotelu to jest to, żeby nikt mnie nie gnębił, żebym ja nikogo nie gnębił i żebyśmy wrócili po prostu sam. I wróbel nie będzie palił jointów, przybił się na to przed chwilą, nie? Co? To jest nasz autokar, zaraz tutaj go opagujemy i będzie zajebiście. Zajebiście. Dzień dobry, tutaj Maciej Kacperczuk. Paweł Kacperczuk. W kolorze ekri. Tak, jest. Wiesz skąd się wzięła ta koncepcja ekri? Nie. No bo teraz damy te panny młode są częściej właśnie w ekri niż biel. Ale bo biel to była wiesz, symbol, że dziewica. Aha, no teraz się czasy ekri. Się zmieniły. Czasy się zmieniły. No, także tak, amen. Dziewczyna mi powiedziała tak. Ty to jak wrócisz, to będziesz zdezelowany jak rok temu, że trząsłeś się, ten, nie miałeś ten plecy poranione, jakieś ten i tak dalej. Mi powiedziała. Proszę, bro. Kurwa! O Boże, widzę śmierć! Musisz, kurwa, to kręcić? Skulchec, kurwa! Ja mam szansę, jakbyśmy szli na kajta. Okej. Surfer. Siomeczku. O kurwa. To właśnie, jeszcze dam ci tu. Oj. Teraz to mam wypożyczalnię kajtu. Mam dobre ceny w chuj na chałupach. Chcesz jakąś przyczepę? A ja mam napalony XXL. Jeżeli spytalibyście się po co mi to, po prostu pójdźcie do Żabki i wypijcie to serum, które pomoże wam w każdej relacji skór. This not healthy. This not healthy, this healthy. Jest tutaj 100 osób i 4 muzyków. Dzień. Pora poszukać piękna wewnątrz, panowie. Pozbyć się piękna zewnętrznego, skupić się na wewnątrz. Tak jest. Dlatego kurwa wyglądam jak debil jebany właśnie. Żebyście to mogli zrozumieć na moim przykładzie. Moje oczekiwania wobec tego hotelu trzeciego, żeby się odbył. Wydaje się na to, że to właśnie się dzieje. Nad morze wrócę na pewno. Byłaś dziewczyną biedną. Drugie. To, żeby była zajebista atmosfera i żebyśmy wrócili stamtąd jako jeszcze bardziej zgrana i skonsolidowana banda. Zamykam ja luksusowym busem. Wszystko mogę, nic nie muszę, czasami się bawię super, a czasami śpię jak suser. I trzecie oczekiwanie. To żeby mafia zabiła. Wziąłem go jakby skurwysyny nas tam kurwa atakowały tak jak kiedyś. To miałem wtedy gaz kurwa, nie? Bo kiedyś nas atakowali tam z zachodu. Ci skąpną. Tam przeskakiwali przez płot. No teraz kurwa nie będzie tak, tylko mam celownik laserowy. Się już nie będę bawił w gazy. Przeskoczy jakiś kurwa kutas na teren prywatny. To ja mu robię tak. Kropkę ma na głowie, kurwa, hindus. Wiesz, chodzi? Kurwa. Poszerzanie świadomości. Tak. Słuchajcie, tutaj rozkładamy studio, no bo co to, obóz? Co jeszcze byście chcieli mieć? To jest przedłużacz jak coś. Dobrze, w takim razie sprawdzamy listę obecności. Słuchajcie, przypominam, że wyjazd na ten moment jest ściśle tajny, więc nie wrzucamy na razie żadnych IGS-ów, nie ogłaszamy jeszcze, że jedziemy, więc zwróćcie na to uwagę. I możemy ruszać w zasadzie. Nie możemy. Nie możemy. Dwie minuty. Nie możemy jeszcze ruszać. Nie, ostatni kabel, brakuje mi ostatniego kabla, stary, nie? Ostatni kabel, kurwa, jedziecie. Czwarty do tej samej klasie, dziwo. Nie jesteśmy patosami, tylko skumheadami. Dokładnie. Siedzę na przodzie jak największa pizna. Powinienem być z tyłu i wszystkich tam pobić. Siema młody. Strasznie co? Na Woodstock jest resztę z innej wagi. Patrzę, mam tutaj wózko. Zawsze jestem gotowy, żeby zrelaksować się w trudnych warunkach.
Pierwszy hotel składam ubrania w jakiejś odzieżówie. Trzeci hotel jadę z kurwami, ale w luksusowym busie. Na facie pijam na luźno, nie muszę wchodzić w kapturze. Dawaj lanek, jaramy w środku. Świętą zieleninę, którą dostałem od przodków. Powiedz im jak jest w Holandii, człowieku, kurwa. Normalnie 16 od razu joint leżę. Wyjebane, stać mnie kurwa na wszystko. Chuju masz, chcesz do roboty idziesz, nie chcesz nie idziesz, kurwa, kurwa zawsze zioło masz. Zawsze zioło masz. Ja do budu B, jest tu oddychany. Chuj wbija w inne składy, skumaj. Przelecieliśmy już kawał świata. Puszka to nie szmata. Ale musimy coś przeżyć, żeby móc zrobić muzykę. Bez kitu. Teraz będziemy tu pracować 2 tygodnie w miesiącu. Wczoraj do 6 jebłem bizona z łodygą w środku. Mam jedno piwo słowku, czyli kota porku kotku. Wypiłem to szybko, więc teraz czekam na postój. Zatrzymujemy się w szczerym polu, bo zobaczmy na tym, żeby jest szczery. Dobrze wyjść tam w chuj, nie? Ale kurwa dobrze. Jechaliśmy na truskawki. Nie wiem jak ty, ale moje studio na pewno dzisiaj skończy kawałek. Ścigamy się. Nie, bo to nie chodzi o czas, tylko o jakość. Ja na typu kurwa take it or... Ja na typu koniec świata. Jakby i tak nie możesz pokazywać jak jaramy. Bo nas zamkną kurwa do więzienia po pierwsze. Po drugie... Zamkną nas więzienia, kurwa, a po trzecie zamkną YouTube, kurwa, po czwarte przejebane będzie mieć, w piąte, kurwa, King Kong, kurwa, powróci, po szóste, kurwa, otworzą się wielkie zapory w Chinach i zaleje wszystkie, kurwa, wioski. I tu też. Chcę, żeby to było, dziękuję wam bardzo. Chcę, żeby to było, kurwa, zalane? Przepraszam, no, spytałem się. Shit happens. Raczej much happens. Kurwa, tu nikogo nie ma. W porządku. Proszę, żeby każdy obejrzał się w swoją lewą oraz swoją prawą stronę, żeby zobaczyć, czy siedzi obok nich ta sama osoba, czy nikogo nie brakuje. Dwa zjeby, jeden zjeb, dobra. Kogo brakuje? Ten autobus tak naprawdę jest chujowy, ale przez to kogo wiezie stał się luksusowy. Dasz mi głośniej mikrofon, wszystko? Ten jaki ma wymag, profesjonalista chyba. 5 osób nagrało, wszyscy mieli dobry. Musiał się czymś wyróżnić. Łysy łeb, kurwa, nie wystarczy. Nie? Studio w autobusie, a kiedyś byłem... A byłem zwykłą cipą. Było niezłe licho, teraz jest zbyt dobrze. Teraz na 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 ja. Bum skrybą, bum bum skrybą. Tydzień bez dziewczyn. Jakoś damy radę, więc chłopaki w garść się weźmy. Dangerous. Dangerous. A ja tutaj dołączam do, tak naprawdę do rodziny vlogerów i zamierzam nagrać teraz wielki wjazd ziomali busem. Udało nam się tak zmeczować, że spotkaliśmy się jeszcze na trasie. Symboliczna granica, proszę państwa, Polski z Międzyzdrojami, proszę państwa. Będzie, proszę państwa, teraz mijana, proszę państwa. Polejmy jakże charakterystyczna, proszę państwa, stacja moja, nie moja, nie. A Międzyzdroje właśnie minięte. Media ekspert po prawej, brawo, znaleźliśmy się w Międzyzdrojach. Przez najbliższy tydzień będzie się rozgrywać tu fabuła tego już projektu. Ja pierdolę, chcę do was wjechać. Ziemia! Ziemia! Siemanu! Pierwszy byłem, pierwsze piwo tu wypiłem, wszystko pierwsze. Pierwszy raz w życiu gdzieś byłem pierwszy i na czas, bo kurwa miałem najbliżej ze wszystkich. Zgięło mnie pną autokarze. Zgięło mnie i ja nie wiem co z tego będzie, tak szczerze. Wytrzymasz? Ciężko jest, naprawdę. Białas mnie tak zgniatał.
Woli nie dziecko. Woli, dobra. Rozmnażamy się niczym bakterie. Czyli mnie gryzą, to trzeba się posmarować jakimś tym, kurwa. Szprajem, bo. Z 10 najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie. Na świecie żyje właśnie w Australii. Tak, dokładnie tak. Jest tam na przykład koala, która cały czas jest zjarana, bo pierdala eukaliptus. I tak to sobie głównie śpi, ale jest bardzo agresywna, jak już do niej podejdziesz, potrafi zabić. Kurde. I koale są torbaczami rzecz jasna. Czyli trzymają dziecko w torbie. Każdy z nas jest takim torbaczem. Może nie dosłownie, ale... Lanek na przykład wywozi dzieci z Krakowa, chowa je do torby i potem... Robią karierę w Warszawie. Przyszli coś zjeść. Transmentalizm. Do tego jakieś mamy nioki, to się do tego jakieś eskalopki by przydały, że coś zobaczymy. Gdzie cele macie? Cele? Szósty blok. Cela 4. Kocham to, że to wygląda, wiecie, jak na jakiejś dobrej budowie, kolacja już po robocie, bo każdy ma browara do tego. Smacznego to po pierwsze, po drugie cieszymy się, że bezpiecznie dojechaliście. Po trzecie witamy na hotelu Mapija. Numer 3. Najlepiej jakbyśmy się publicznie starali nie pokazywać. No generalnie do... Możesz. Czyli pierwszy content wyjdzie po 1 czerwca? 1 czerwca. No chyba, że zdecydujemy inaczej, jak już będzie naprawdę... Dobrze, jest, mogę być łysy, nie muszę tego zrobić. Na razie do pierwszego. Okej, okay, no to przekazujemy klucze i przekazuję i zaczynamy hotel. Gratulacje, dobrej zabawy, wielkich wyników. Nawróćcie mi na łóżko tych. Mamy numer do zrobienia z Lankiem. No, no to stary, let's go! I tu robimy ten beat, zaraz tu ścianę najwyżej wypierdolimy, kurwa. Słuchaj! Teraz co? Będę to, bo będzie z nami, będę to. Nie, no myślę, że to będzie dobry utwór. Myślę, że to będzie spokojnie, bardzo dobry utwór. Ale jeszcze... Słuchajmy. To jest taki kawałek, że w prosaku się zabijają. Kurwa, red screen, kamrona. Kurwa, pojebany, zbierzesz różną zupę. Do Białasa zwróciłem się lordem i wyjąłem czapki drobne. Ty nie będziesz śpiewał, pewnie? Znajdźcie trzy różnice, bo ja nie widzę w ogóle żadnych. Nie zezwalam na udostępnianie moich, kurwa, treści w internecie. No co mogę ci więcej powiedzieć, stary? No kurwa, masz przejebany już. Mój prawnik się z tobą skontaktuje w sprawie tych nagrań. Dziękuję bardzo, kurwa. Siema, no, byku. Siema, ale jestem zmęczony, kurwa. Tu taki paparazzi, kurwa, od razu. Daj relacji. Ej, jebać paparazzi. Czy aktualne wrażenie, jakie mam z Hotel Mafia 3, to dużo rapu? Z Krakowa, z kurwy, syna. Ej, ej, daj mi Grażyna, ej! Dużo zieloności i dużo kreatywności. Mój kutas kurwa wpada mi do kibla jak szczam, jak to by była szczotka. Jesteś trzeźwy jeszcze? Najebany Jojta Fudo, jak kulo. Ej, to zmieszam Jojta Fudo, jak kulo. Chcę to do kubka dodam, to dendendendela. Młody wolał tą gwiazdą mroka. Okej, młody wygus patrzą jak na okrek. Moje trzy wrażenia z hotelu są następujące. Po pierwsze, pełen profesjonalizm. Nie wiem nie zuś, nie wiem nie guś, nie wiem nie wszystko gówno, co? Muszę płacić, to nie mój guz. Po drugie, pełen rozpierdol. Bum! Po trzecie, długa podróż autokarem. Przyjechałem autobusem, ale mogłem unuć. Dzień dobry Polsku, to hotel Mafia 3. Jeśli nie, ale jak gwiazd, mają być klucze do miasta. Gonimy sny albo rakiety Elona Muska. Zajebisty refren, dobry refren. Zola miała zmieszka upę. Ja ruszyłem i zrobiłem polski Wu-Tang. Nie zmieściliby się w jednym autobusie. Hip-hopowe rapy, jebać stand-upy. Której bobotka? No ja to pewnie raniutka. Żonego za pizdę i do studia. Teraz mnie nie słyszysz, a teraz mnie słyszysz? Tak, teraz działa. Dobra, czyli jest teraz... Pieduu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 
kawałek. No fajne, fajne. Fajny godzene, rusz tą dupę, rusz, rusz, rusz tą dupę, rusz, rusz, rusz tą dupę. Hej!
Prawdziwy kurwa trapem z Ameryki. 500 lola, 6 lat Tibie, trochę też Black Mage'a. Zakochałem się w Zatiwie. Ej, nieźle wjeżdża. To jest kurwa rewolucja. Siema. Siema. Co to za rewolucja? Siema. Co tam? I udało się nam wreszcie spotkać. Po latach. Po latach, spotkanie po latach. Siemano, z tej strony ECPU Polska.